Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Znaki nadziei widoczne w Kościele. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 25 listopada 1998 roku. W poprzedniej katechezie mówiliśmy o znakach nadziei dostrzegalnych w naszym świecie. Dzisiaj pragniemy kontynuować te rozważania, rozpatrując kilka znaków nadziei obecnych w Kościele aby wspólnoty chrześcijańskie potrafiły je lepiej rozpoznawać i doceniać. Pojawiają się one bowiem dzięki działaniu Ducha Świętego, który na przestrzeni wieków mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z oblubieńcem prowadzi. Pośród wydarzeń kościelnych, które wywarły głęboki wpływ na nasze stulecie, Pierwsze miejsce zajmuje drugi powszechny sobor watykański. Dzięki niemu Kościół wydobył ze swego skarbca rzeczy nowe i stare, i niejako doświadczył łaski nowej pięćdziesiątnicy. Jeśli dobrze się zastanowimy, musimy przyznać, że znaki nadziei, ożywiające dzisiaj posłannictwo Kościoła. Są ściśle związane z obfitym wylaniem ducha świętego, którego Kościół doświadczył przygotowując, organizując i realizując postanowienia Drugiego Soboru Watykańskiego. Słuchanie tego, co duch mówi Kościołowi i Kościołom, oznacza przejmowanie hojnie rozdzielanych przez niego charyzmatów. Ich odkrycie i docenienie pogłębiło żywą komunię. Pomiędzy różnymi powołaniami ludu Bożego, a także wzbudziło nowy i radosny zapał apostolski. W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za nią oraz obecność w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu. I posługi pozwalają nam u progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu. Podobne oczekiwania budzi rola kobiet. Tak jak w społeczeństwie świeckim, również w kościele, objawia się coraz lepiej geniusz kobiecy, który musi być coraz bardziej uznawany w formach odpowiadających powołaniu kobiety zgodnie z zamysłem Bożym. Nie możemy zapominać także, iż jednym z darów ducha dla naszych czasów jest rozkwit ruchów kościelnych, które od początku mojego pontyfikatu wskazuje jako motyw nadziei dla kościoła i społeczeństwa. Są one znakiem wolności form, w jakich urzeczywistnia się jedyny Kościół i reprezentują z całą pewnością nowość, która musi być właściwie zrozumiana. Z całą pozytywną skutecznością dla Królestwa Bożego w obecnym momencie dziejów. W naszym stuleciu widzieliśmy również jak wschodzi i dojrzewa ziarno ruchu ekumenicznego, w którym Duch Święty zgromadził członków różnych kościołów i wspólnot kościelnych, aby poszukiwali dróg dialogu prowadzących do pełnej jedności. W szczególności dzięki drugiemu soborowi watykańskiemu. Poszukiwanie jedności i troska o rozwój ekumenizmu zostały przyjęte jako niezbędny wymiar całego życia Kościoła oraz jako priorytetowe dzieło, w które Kościół pragnie wnieść wkład według swych wszystkich możliwości. Dialog prawdy, który poprzedza i któremu towarzyszy dialog miłości, stopniowo przynosi znaczące rezultaty. Pogłębiła się ponadto świadomość że prawdziwą duszą ruchu zmierzającego do przywrócenia jedności chrześcijan jest ekumenizm duchowy, czyli nawrócenie serca, modlitwa i świętość życia. Pośród licznych znaków nadziei chciałbym w końcu wymienić znaczenie przepisywane dialogowi z religiami i ze współczesną kulturą. W odniesieniu do pierwszej kwestii, Wystarczy przypomnieć profetyczne znaczenie, jakiego nabrała deklaracja II Soboru Watykańskiego Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Odbyły się już i nadal odbywają liczne spotkania, dzięki którym trwa dialog we wszystkich częściach świata pomiędzy przedstawicielami różnych religii. Z satysfakcją Pragnę podkreślić zwłaszcza wielkie postępy, jakie udało się uczynić na drodze dialogu z Żydami, naszymi starszymi braćmi. Wielkim znakiem nadziei dla ludzkości jest fakt, że religie z ufnością otwierają się na dialog i czują potrzebę zespolenia wszystkich wysiłków, by ożywić duchowo postęp i przyczynić się do moralnej odnowy narodów. Wiara w nieustanne działanie ducha pozwala nam żywić nadzieję, i również dzięki wrażliwości na sprawy innych i szacunkowi, wszyscy będą się mogli otworzyć na Chrystusa, prawdziwą światłość, która oświeca każdego człowieka. Jeżeli chodzi o dialog z kulturą, opatrznościową trafność mają wskazania sformułowane przez Watykanum Secundum. Podobnie jak w interesie świata leży uznawanie Kościoła jako społecznej rzeczywistości historii i jej zaczynu, tak też i Kościół wie, ile sam otrzymał od historii i ewolucji rodzaju ludzkiego. Podjęte na tym polu kontakty pozwoliły już przezwyciężyć nieusprawiedliwione uprzedzenia. Również waga, jaką dziś różne prądy kulturowe naszych czasów, Przywiązują do doświadczeń religijnych, a w szczególności do chrześcijaństwa każe nam wytrwale podążać wytyczoną drogą prowadzącą do ponownego spotkania Ewangelii i kultury. W tych rozlicznych znakach nadziei musimy rozpoznać działanie Ducha Bożego, ale w ścisłej zależności i komunii z Nim pragnę dostrzec w nich również rolę Maryi jakby utworzonej przez Ducha Świętego i ukształtowanej jako nowe stworzenie. Po macierzyńsku oręduje ona za Kościołem i prowadzi go na drogę świętości i uległego posłuszeństwa pocieszycielowi. Na progu nowego tysiąclecia z radością dostrzegamy, że coraz wyraźniejszy staje się ów maryjny profil Kościoła który zawiera w sobie najgłębszą treść soborowej odnowy.